Dzisiejszy odcinek, z racji tego, że jest to już druga część historii Liv, naszej bohaterki, zacznę od takiego wstępu, krótkiego oczywiście. Jeśli ktoś nie słuchał części pierwszej, to serdecznie zachęcam do przesłuchania odcinka. Link umieszczę pod filmem, choć myślę, że nie jest to problem, by go znaleźć. Natomiast jeśli ktoś w ubiegłą środę był z nami, to wie, o co chodzi, na czym się zatrzymaliśmy. Ale dla nowych osób zróbmy mały wstęp. Nasza bohaterka jest młodą, ambitną kobietą, która przeżywa katastrofę lotniczą, a samolot rozbija się nieopodal jakiegoś nieznanego lądu, na który Liv szczęśliwie dopływa wraz z towarzyszącym jej rannym pasażerem rozbitego samolotu, czyli Samem. Początkowo życie na tym lądzie jest trudne, niesamowicie wymagające i też niebezpieczne. Kobieta musi nauczyć się podstaw obrony, musi zorganizować jakieś jedzenie, wodę pitną i przy okazji też opiekować się rannym Samem, który niestety nie jest zdolny, by wesprzeć ją w tych obowiązkach, natomiast świetnie sprawdza się w roli takiego motywatora, który ją wspiera słowem, wspiera ją na duchu. W trakcie życia na nieznanym lądzie Liv musi walczyć również sama ze sobą, może przede wszystkim sama ze sobą. Jej dotychczasowe zasady, filozofia życia i wszystko, co niegdyś było dla niej ważne, zaczyna się powoli zmieniać. Dochodzi do przewartościowania wartości i dzieje się to w sposób naturalny, bo warunki życia, w jakich przyszło jej żyć, bezwzględnie z dnia na dzień egzekwują pewne zachowania. Liv pierwszy raz doświadcza swojej słabości, tego, że człowiek nie jest samotną wyspą i potrzebuje drugiego człowieka. Pierwszy raz łamie swoją wcześniejszą postawę jako wegetarianki, obrończyni zwierząt i nie tylko zjada, ale wpierw zabija zwierzę. Do tego doświadcza, że marne jest pokładanie nadziei w rzeczach materialnych, przemijających. To właśnie na tym lądzie widzi wyraźnie, że pieniądze, które kiedyś były sednem jej życia, jakimś takim centrum, mogą posłużyć ewentualnie za rozpałkę, kiedy znalazła się na ziemi, gdzie tak naprawdę te pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Pewnego dnia, gdy Liv eksploruje wyspę, a Sam zostaje w szałasie, dochodzi do tragedii. Liv słyszy przeraźliwy krzyk. Oczywiście jest to krzyk Sama, który został zaatakowany przez niedźwiedzia, nie mającego litości dla rannego mężczyzny. Niestety, ale kobieta też widzi, jak zwierzę rozszarpuje przyjaciela, a gdy już mężczyzna jest martwy, niedźwiedź po prostu odchodzi, jakby właśnie skończył się bawić swoją ulubioną zabawką. No i ten widok poraża Liv, bo nie tylko straciła przyjaciela, z którym nawiązała już wcześniej jakąś relację, więź, ale właśnie uświadamia sobie to, czego nie chciała sobie uświadomić od samego początku, czyli że może zostać sama. I teraz właśnie została absolutnie sama. Gdy Liv dochodzi do szałasu, widok, jaki tam zastała, sprawił, że osunęła się na ziemię. I tego wieczoru już się nie podniosła, nie wstała. A gdy już to zrobiła, to zmusiła się, by podejść do zwłok i wyciągnąć je z szałasu. W pierwszym momencie nie potrafiła dotknąć martwego ciała. Krew, która była dosłownie wszędzie, porozrywane części ciała, które musiała pozbierać z różnych zakątków szałasu.
chciała w jakiś sposób oddać cześć temu ciału. Nawet paradoksalnie chciała je przytulić, jakoś objąć, ale nie dała rady. Po pierwsze, to już nie był sam. To były szczątki ciała, które bezwładnie leżały na ziemi. Liv rozpłakała się, płakała przez długi czas, dając upust wszystkim emocjom związanym zarówno z tym, że wylądowała na tej nieznanej ziemi, a także to, że teraz nie miała już w nikim wsparcia. Na drugi dzień Liv znalazła oddalone od szałasu miejsce, gdzie postanowiła zakopać ciało sama. Nie mogła wyzbyć się w tym wszystkim jakiegoś takiego odczucia pogardy dla samej siebie, jakiegoś takiego zniesmaczenia. Ciężko opisać nawet, co dokładnie czuła, gdy zdejmowała ubranie sama. A zdejmowała je, bo no, powód był bardzo banalny. Te ubrania mogły się jej po prostu przydać. Brzydziła się tą myślą, że będzie w nich chodzić, że będzie tego dotykać. Ale czas na wybrzydzanie dawno się skończył. A ona musiała dostosować się do tego, w jakich okolicznościach przyszło jej żyć. W momencie pochówku Liv zastanawiała się, czy sam był człowiekiem religijnym. Próbowała przypomnieć sobie, jakie w ogóle są religie na świecie. I w co, kogo mógłby wierzyć handlarz narkotyków, no bo tak trzeba by było nazwać sama, albo jakimś mafiozo. O tym świadczyły walizki, które znalazła w samolocie. Więc w kogo lub w co mógł wierzyć taki człowiek? Czy w ogóle wierzył w cokolwiek? Liv przypomniała sobie jedną modlitwę, jaką znała z pogrzebu swojego dziadka. Mężczyzna był katolikiem i taki też miał pochówek. Kobieta dawno rozeszła się z wiarą. Może najbliżej było jej ku religiom wschodnim, choć tak właściwie nigdy się nie wgłębiała w ich sens, nie szukała sedna. Praktykowała oczywiście od lat medytację, ale nie wiązała jej z żadną religią. Właściwie jej religią były od zawsze pieniądze. To im oddawała cześć, poświęcała najwięcej czasu, w nich odnajdywała poczucie bezpieczeństwa, z nimi wiązała przyszłość, względem nich czuła wdzięczność, bo to one zapewniały jej pewien standard życia. Jednak żyjąc na tym nieznanym lądzie, właśnie zrozumiała, że jej Bóg umarł, że te pieniądze nic nie znaczą. Na bezludnej ziemi, niezamieszkałej przez człowieka, który stwarza to bóstwo, jakim jest pieniądz, tego Boga nie było. On nie miał żadnej siły przebicia. Liv więc nakreśliła znak krzyża na ziemi, obok niego kilka innych znaków, jakie kojarzyła z buddyzmu, hinduizmu, a nawet wplotła w to jeden symbol z sekty, o jakiej kiedyś słyszała, nawet miała okazję uczestniczyć w jednym ze spotkań. I po tym, nazwijmy to pogrzebie, wróciła do szałasu, żeby go posprzątać. Ostatecznie nawet wtedy, gdy nie było tam już krwi jej przyjaciela, nie umiała tam zostać. Nie umiała tam być, przebywać. Nie potrafiła zasnąć w tym miejscu. Po prostu czuła tą obecność sama, te wspomnienia, że on tu jeszcze niedawno leżał. I te wspomnienia sprawiały, że nie umiała odciąć się od tego cierpienia, jakie czuła. Od samotności, od tego, że ciągle w jej głowie odtwarzał się obraz, kiedy ten niedźwiedź rozszarpywał ciało przyjaciela. To było okrutne. Ona tego nie oglądała na ekranie, jak dobry film. Ona to widziała i to stanowiło jej koszmar. Dlatego tej nocy postanowiła przenieść szałas w inne miejsce. Dziewicze miejsce, które nie było naznaczone obecnością sama. I ta zmiana miejsca noclegowego była oczywiście symboliczna, no bo te wszystkie wspomnienia Liv przenosiła z miejsca na miejsce, gdziekolwiek była. Ale potrzebowała tej zmiany. Potrzebowała jej dlatego, że nie tylko miejsce noclegu się zmieniło. Ona również nie była już taką samą osobą,
i dlatego potrzebowała to zaakcentować. Nie była już tym samym człowiekiem co kiedyś, a nawet takim, jakim była na początku życia na tym nieznanym lądzie. Coś w niej trwale się zmieniło. Dotknęła jakiejś takiej pierwotnej części swojego człowieczeństwa. O dziwo uświadomiła sobie, że w tej pierwotnej odsłonie człowieczeństwa skrywa się ogromna siła. I od tego momentu postanowiła z tej siły czerpać, po to, by przeżyć. Bladym świtem Liv postanawia wyruszyć przed siebie, głębiej w las. Zwykle podróżowała na pół dnia drogi, żeby zdążyć wrócić do Sama. Tym razem nie miała już żadnych ograniczeń. I ta podróż jest bardziej skomplikowana, mozolna, jeszcze bardziej niż wydawało się jej, że będzie, bo nie tylko trudno było jej poruszać się po lesie, wielokrotnie kręciła się w kółko, wracając w to samo miejsce, ale co gorsza, nie ma żadnej pewności, że w ogóle gdziekolwiek dojdzie, w jakieś takie sensowne miejsce. Nim kobieta znajduje ludzi po drugiej stronie brzegu, o czym wspomniałam na początku pierwszej części tej historii, w międzyczasie przechodzi kolejną szkołę życia. Pewnego dnia upada z wielkiej wysokości, mocno się obijając, skręcając kostkę. Innym razem staje oko w oko z dzikim zwierzęciem, które przypomina lisa, choć raczej lisem nie jest. A biała piana, jaka toczy się z pyska zwierzęcia, sprawia, że Liv natychmiast sięga po swoją prowizoryczną broń i jest gotowa, by zabić. Co zresztą robi, kiedy zapędza zwierzę w zaułek i czerpiąc z tego radość, czując swoją przewagę i siłę nad niebezpiecznym stworzeniem, godzi go z taką mocą, że zwierzę upada od pierwszego uderzenia. Liv jest już innym człowiekiem. Aktualnie dla niej zabić równa się żyć. Nie ma problemu, by wyłapywać w czasie marszu, właśnie tej podróży, jakieś też mniejsze stworzenie. Piec je na ogniu, wykrada jajka z gniazd, spina się po drzewach. Jej spryt i zwinność, mimo wielu ran i otarć, są nawet dla niej samej wielkim zaskoczeniem, że człowiek tak bardzo potrafi się zmienić i nauczyć żyć w totalnie innych warunkach. W warunkach, które wymagają innych zdolności i umiejętności. Że człowiek aż tak potrafi się przystosować. Po kilku tygodniach takiej wędrówki, a także zmagania się z dziczą, z przygodami, jak na przykład ucieczka przed wilkami, kobieta mierzy się z takimi myślami, że być może jej życie właśnie takie już będzie na zawsze. To jest brutalna myśl, że ten czas bycia w samotności może się nigdy nie skończyć. To trochę brzmi jakby już wylądowała w piekle. I to jest bardzo trudne doświadczenie takiej wizji na swoją przyszłość. Bowiem gdzieś po cichu, przez długi czas miała nadzieję, myślała, że jednak ktoś ją odnajdzie. Tymczasem miała urządzić swoje życie na nowo, bez ludzi, w gąszczu lasu. I co tu w ogóle miała robić? Jaki sens miałoby jej życie, gdyby miała tylko trwać z dnia na dzień? Umiała już zadbać o pokarm, umiała się schronić, ale jeszcze nie znalazła sensu życia samego w sobie, kiedy po prostu wstajesz rano i masz się cieszyć z tego, że żyjesz. Pewnego dnia, a właściwie wieczoru, gdy Liv siedziała na wysokim drzewie, a czasami tak robiła, gdy wiedziała, że znajduje się w miejscu, gdzie przechadzały się stada różnych zwierząt, czy też polowały. Dlatego wychodziła na wysokie drzewa i tam właśnie na gałęziach próbowała odpocząć. I siedząc w ten sposób, pewnego wieczoru widziała w oddali wzniesienie, a za nim jakby unoszący się dym. Z początku jest niemal pewna, że to, co widzi, to jest iluzja, jakieś urojenie. Niemniej, kiedy
wytęża wzrok, przekonuje się, że to nie jest żadna uda. Ten dym oznajmia jej, że po drugiej stronie są jacyś ludzie. W jednej chwili ten dym stał się najpiękniejszym obrazem, jaki widziała w minionych dniach, a urokliwych obrazów widziała wiele, jak na przykład przepiękne wschody słońca, zachody, jak blisko usytuowany księżyc, który pojawiał się jakby tuż przed jej twarzą, albo gdy napotykała na jakieś egzotyczne ptaki, które nie były pawiami, ale ich barwne pióra były olśniewające, jakby tworzące mozaikę. W każdym razie to ten dym był najpiękniejszym widokiem. I pojawiła się wielka nadzieja, że być może tam za wzgórzem właśnie są ludzie, jakaś cywilizacja, ktokolwiek. Dziewczyna natychmiast obiera kierunek i przedzierając się przez te wszystkie krzaki, pnącza, niemalże biegnie, by wyspinać się na to wzniesienie. Kiedy jest już na wzniesieniu, wiemy, co następuje. W pierwszej części szczegółowo zostało to opisane na samym początku odcinka. Dochodzi do zbiorowego gwałtu, brutalnego pobicia Liv, a mężczyźni, którzy spotkali kobietę, to są więźniowie. Są to więźniowie, którzy wywożeni raz na jakiś czas, właśnie w to trochę bezludne miejsce, wykonują pracę w związku z odsiadywaniem swojej kary. Są to najbardziej niebezpieczni, problematyczni i uciążliwi więźniowie, dlatego też dla odciążenia, powiedzmy to, odciążenia zakładu karnego i chwili spokoju dla innych więźniów, są wywożeni na kilka dni, czasami miesiąc, pod kuratelą władz oczywiście, w to konkretne miejsce i oczywiście z racji tego, że jest to dziki ląd, to nie mają możliwości, by gdziekolwiek uciec, a praca, która jest im wyznaczona, ciężka zresztą, zostaje wykonana. A zaciągnięci są do budowy, jest to tak zwana tania siła robocza, wykonują swoją resocjalizującą pracę. I kiedy wszyscy więźniowie zabawiali się kobietą, Liv przeżywała swój kolejny koszmar. Było to doświadczenie w jej życiu, które totalnie ją odmieniło. Kiedy wylądowała na tej ziemi, wciąż czuła się człowiekiem ze swoją godnością, z wartością, a teraz banda nieokrzesanych mężczyzn absolutnie odarli ją z godności, z kobiecości. To było jej pierwsze odczucie. Oczywiście nikt nie mógłby jej zabrać człowieczeństwa. Jest to coś metafizycznego. Ale w tym konkretnym momencie czuła, że zabrali jej wszystko. I jej ciało jest takie samo, wyprute z życia, jak ciało rozszarpanego sama. Kiedy mężczyźni skończyli, myśląc, że kobieta nie żyje, zrzucili ją z tego wzniesienia, a jej bezwładne ciało zatrzymało się na jakichś kamieniach. O dziwo, Liv otwiera oczy. Jej pierwszą myślą jest to, że wolałaby jednak nie przeżyć. I organy płciowe są rozprute. Kiedy patrzy na siebie, jest pewna, że już nigdy nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, nie mówiąc o współżyciu, a właściwie nawet jeśli jeszcze teraz żyła, to jest kwestia czasu, że się po prostu wykrwawi. Wszystko ją bolało. Czuła też, że nie ma kilku zębów, ma podbite oko, nie widziała na nie. Liv nie wie, ile minęło czasu od momentu gwałtu. Nie wie, jak długo leżała w tych zaroślach. I nie wie też, że mężczyźni, którzy są więźniami, są pilnowani przez strażników. Pilnowani, no to w dużym cudzysłowie, bo ciężko powiedzieć, że ktoś ich tutaj upilnował. W każdym razie, że są tam strażnicy, którzy raz na jakiś czas robią obchód i mogliby jej właściwie pomóc. Kobieta była pewna, że są to ostatnie chwile jej życia. Mdlała, budziła się, wspominała sama. Wspominała swoje dzieciństwo. Zastanawiała się też,
w kontekście zbliżającej się śmierci, co z nią teraz będzie? Czy faktycznie jest jakieś życie po życiu, jak twierdzą na przykład chrześcijanie? Czy może rozpłynie się, jakby nigdy nie istniała? Ale czy wtedy jej życie miałoby jakikolwiek sens? Po co w ogóle było żyć? Przez ułamek sekundy pożałowała, że nigdy nie interesowała się sprawami właśnie metafizycznymi, filozoficznymi, religijnymi. Że to wszystko, co takie przyziemne, właśnie jak pieniądze, kariera, że to wszystko przysłoniło jej to, co wzniosłe. Że przez to wszystko nigdy nie było jej po drodze z Bogiem, jeśli w ogóle istniał. Być może w tak dramatycznej sytuacji umiałaby go prosić o szybką śmierć albo o cud. Cuda zresztą nigdy w nie nie wierzyła i traktowała jako śmieszność. Przypominała jej babcię, bo ona wierzyła w jakąś opatrzność jej życia. I Liv miała wrażenie, że nawet teraz babcia umiałaby jej dać jakąś radę. Liv zamykała oczy i czuła, że śmierć jest naprawdę blisko. Nie miała nawet siły, żeby znienawidzić swoich oprawców. Może nawet przysłużyli się do tego, żeby koszmar z wyspą wreszcie mógł się skończyć. I kiedy Liv czuła, że robi się jej błogo, przyjemnie, i była przekonana o swoim końcu, to zanim straciła przytomność, przez myśl przeszło jej jedno zdanie. Nie zasypiaj, a nie umrzesz. Będziesz żyć. Nie była pewna, czy sama sobie to powiedziała, czy to jej mózg wysyła sygnały, jakieś bodźce obronne, żeby nie zanikały jego funkcje. Niemniej to zdanie sprawiło, że Liv otwiera oko i nagle dostrzega, że na wzniesieniu, z którego została strącona, został zaparkowany samochód. To auto jawi się jej jak kolejna iluzja, tak jak wcześniej dym, ale gdy kobieta wytęża wzrok, widzi, że naprawdę są tam jacyś inni, tym razem cywilizowani ludzie, jej serce przyspiesza, uderza o wiele szybciej, pojawia się adrenalina, kobieta nie jest w stanie krzyczeć, nie jest zdolna, by wstać, nie ma gwizdka, nie ma jak zwrócić uwagi ludzi znajdujących się na górze. Ale panicznie, wręcz chaotycznie rozgląda się to w prawo, to w lewo, żeby wreszcie znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. I co jest tym rozwiązaniem? Trawa. Taka trawa, która pewnie wszystkim kojarzona jest z czasów dzieciństwa. Jest dość szeroka, a umieszczona między dłońmi, kiedy się między te dłonie dmucha, to powstaje bardzo głośny pisk, dźwięk, jakby gwizdka, jakiś taki doniosły dźwięk. Więc Liv dmucha co sił, a wcale to nie jest takie proste, bo ma obite całe ciało i trudno jej w ogóle oddychać, ale ona chce przetrwać. Mówi sama do siebie, oddychaj, oddychaj. Swoją drogą to jest właśnie tytuł serialu, który stał się inspiracją do tej historii. I gwiżdże, z nadzieją, że ktoś ją tam u góry usłyszy. I tak się dzieje. Straż zbiega do podnóżka tego wzniesienia i z przerażeniem stwierdzają, że znaleźli mocno poturbowaną, żeby nie powiedzieć ledwo żywą, kobietę. I myślicie, jaka jest reakcja? Wydawałoby się, że powinna być oczywista. A co się dzieje dziwnego? Strażnicy, widząc, że kobieta została ewidentnie zgwałcona, brutalnie zgwałcona, domyślają się, czyja to robota. Dlatego zamiast udzielić Liv natychmiastowej pomocy, oni patrzą po sobie i nie są pewni, co zrobić. Jeśli przywiozą kobietę ze sobą, będzie jasne, że gwałt odbył się z powodu niedopatrzenia strażników, którzy nie kontrolowali pracy więźniów. Poza tym kobieta i tak już ledwie żyje, prawdopodobnie będzie niepełnosprawna, a już z pewnością nie doczeka swoich pociech, a przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się, że tych pociech mieć nie będzie, więc oni nie wiedzą, co zrobić. Ten dylemat, jaki mają, omawiany jest nad głową
Liv, która wszystko słyszy i jest przerażona, że ci mężczyźni mają w ogóle jakieś wątpliwości, czy zabrać ją ze sobą. I choć myślała, że już nic nie jest w stanie jej zranić, to poczuła zwyczajny żal za ich brak człowieczeństwa względem niej i to, że być może postawił swój interes wyżej, swoją posadę, czy cokolwiek mogliby z tego tytułu stracić, niż jej życie. I zostawiają ją tam, gdzie leżała, i odchodzą. Niewzruszeni na jej wołanie, ciche wołanie, na jej szloch i błaganie. Kiedy mężczyźni znikają z jej oczu, Liv postanawia się poddać. Właściwie los zdecydował za nią. Czasami zastanawiała się, w jakim wieku umrze, choć nigdy nie analizowała, w jaki sposób, czy naturalnie, czy przez chorobę. Ale nawet gdyby o tym myślała, nigdy nie wymyśliłaby takiego scenariusza. W głębi duszy przecież nie była gotowa na śmierć, nie w tak młodym wieku, a już na pewno nie w gąszczu traw porzucona nie wiadomo gdzie. W pewnym momencie Liv słyszy szmery i zauważa, że jeden z tych strażników zbiega do niej na dół. Pyta, jak ma na imię i pyta, czy chciałaby przekazać coś swojej rodzinie, w sensie powiedzieć coś do nich. Liv korzysta z okazji i ostatkiem sił mówi temu mężczyźnie, że jeśli jej pomoże, ona go ustawi do końca życia. Zapewni jemu i jego rodzinie taki status, da mu takie pieniądze, że już nigdy nie będzie musiał pracować. Oczywiście w jej ustach te słowa brzmią nieco absurdalnie, zważywszy na okoliczności, ale ten strażnik jakby wyczuwa, że ona wie, co mówi. To nie są jakieś tanie chwyty, żeby go zmanipulować. Więc on pozwala mówić jej dalej. A kobieta wyjaśnia, że po pierwsze zaprowadzi go w miejsce, gdzie są walizki pełne pieniędzy. A ponadto, kiedy wrócą, a Liv już wcześniej była osobą medialną, to pieniądze, jakie zarobi na swojej historii, wszystkie co do grosza, oddaje mu i jego rodzinie, a to będą ogromne pieniądze. I ta wizja jego przyszłości, tego strażnika, zdecydowanie trafia do jego serca, skorumpowanego serca. To nic, że jego własne sumienie nie przekonało go, by pomóc poszkodowanej, a przekonała go pokaźna kwota pieniędzy. Ale dla Liv to nie ma już znaczenia. Jej jest to wszystko jedno, co sprawiło, że wydostanie się z tej koszmarnej sytuacji. Po prostu chce zostać ocalona. I strażnik decyduje się jej pomóc, a do tej pomocy zaprasza swoich kolegów, prawdopodobnie oferując im udział w zyskach. Dochodzi do akcji ratunkowej, wyniesienia Liv na szczyt tego wzgórza i po wstępnym opatrzeniu kobiety strażnik wymaga na niej, by wskazała miejsce, gdzie znajdują się wspomniane wcześniej walizki. Po znalezieniu pierwszych łupów mężczyźni skorzy do dalszego zarabiania na historii Liv zabierają ją i helikopterem transportują, ale nie do szpitala publicznego, a do swojej bazy. Dopiero tam ustalona zostaje wersja zdarzeń, że Liv ma trafić do szpitala wycieńczona, brudna, lekko odwodniona, ale nie skatowana. Dlatego po 3 tygodniach życia w średnio komfortowym bunkrze, gdzie kobieta dostaje głodowe porcje jakichś tam jeżyn, tak jak zresztą żywiła się na tym nieznanym lądzie, do tego trochę jakiegoś półsurowego mięsa, szklanka wody, nic więcej. Finalnie po tych 3 tygodniach zostaje przewieziona do szpitala publicznego jako odnaleziona przez straż i ocalona po katastrofie lotniczej. Kobieta wreszcie otrzymuje fachową opiekę. Jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. I wyobraźcie sobie ten boom medialny,
który rodzi się wokół Liv. To jest istne szaleństwo. Wszystkie stacje telewizyjne zapraszają do siebie na wywiad. Oferują niesamowite pieniądze za udzielenie wywiadu na wyłączność. Wszystkie firmy, które chcą być kojarzone z wytrzymałością, siłą, walecznością, pragną, żeby kobieta była twarzą ich marki. Fundacja działająca na rzecz kobiet, ta profeministyczna, jaką przed katastrofą prowadziła Liv, rości sobie prawa, by kobieta stała na czele ich działalności, właśnie jako żywy dowód tego, że kobiety są silne, nieustraszone i że nawet w ekstremalnych warunkach mogą sobie poradzić. Ten cały chaos sprawia, że Liv, która od dłuższego czasu żyła w dziczy i puszczy, a nagle ma wokół siebie rój ludzi, pragnie izolacji. Zastrzega sobie, by nikogo nie wpuszczano do jej sali. Ona po prostu, mimo że ocalona, czuje się jak pojmane zwierzę. Takie zwierzątko w zoo, gdzie każdy przychodzi, ogląda je, rzuca jakieś jedzenie, czegoś chce, żeby zwierzątko zrobiło to, tamto. I to jest niesamowicie wykańczające. Oczywiście bliscy i rodzina również pojawiają się w szpitalu. Pod budynkiem szpitala jest mnóstwo ludzi. A Liv, która inaczej wyobrażała sobie powrót do domu, paradoksalnie zaczyna tęsknić za niektórymi aspektami, nazwijmy to, tej bezludnej wyspy. To, co musi zrobić, jaką obietnicę musi wypełnić, to zadbać o życie, o godne, dostatnie życie jednego ze strażników, tak jak to było powiedziane. Dlatego gdy Liv dostaje propozycję, by pokazać w telewizji, gdzie żyła, jak żyła, i za to show są jej proponowane ogromne pieniądze, to kobieta wie, że to jest właśnie ta żyła złota, która ustawi tego strażnika. Dodatkowo pojawia się pomysł, żeby prowadziła taki jakby obóz przetrwania na tamtej ziemi. Tam miałyby być zbudowane cały kompleks, który promowałby takie dzikie życie. Czyli co sobie upolujesz, to jest twoje, co złowisz, to twoje. I tylko w wyjątkowych przypadkach można by było powiedzieć, że jakieś zagrożenia życia, o. To wtedy interweniowałby ten personel, który tam by się znajdował, tych kompleksów, by pomóc uczestnikowi obozu. Wszystko po to, by czuć się jak taki właśnie odludek, rozbitek na bezludnej ziemi. A popyt na takie coś, mimo że ta myśl była dopiero w planach, już był ogromny. Media aż wrzały. Liv w zetknięciu z cywilizowanym światem, światem, który kiedyś kochała i znała, czuje się zmęczona. Chce wypełnić daną obietnicę, więc na wiele rzeczy się godzi, ale czuje, że to już nie jest jej bajka. Już nie. Nie chodzi o to, że ona nie chce być z ludźmi. Nie chodzi o to, że wolałaby być na bezludnej wyspie skazana na śmierć, ale widzi, że jej hierarchia wartości totalnie się przemieniła i doświadczając w samotności siebie i prawdy o życiu, ona nie chce już nakręcać tego, co sztuczne, co się opłaca, co ma popyt, co się sprzedaje. Ona chce żyć tym, co ma faktycznie znaczenie, co przynosi człowiekowi korzyść, w sensie rozwija go w samej głębi człowieczeństwa, nie tego, co na zewnątrz. Pewnego dnia Liv decyduje się na wywiad i z tego wywiadu głównie kilka zdań niosły się echem jeszcze przez długi czas. Te zdania wzbudzały u niektórych akceptację, u innych niechęć, kpinę względem jej poglądów. Niemniej gazety rozpisywały się na prawo i lewo, cytując następujące słowa. Czy wróci pani do dawnego życia, swojej kariery, ruchu feministycznego, którego była pani założycielką? Pyta jeden z reporterów na łamach poczytnej gazety, na co Liv odpowiada: moje dawne życie było kreacją, którą rozumiem dopiero dziś, gdy stoję z drugiej strony mojego życia i gdy patrzę na nie w perspektywie nowych doświadczeń. Dziś nie odnajduję w tamtym życiu wielu wartości, bo wszystko, za co kiedyś dałabym się niemalże pokroić, straciło moc, gdy stanęłam oko w oko z żywiołem, naturą, samą sobą.
ani pieniądze, ani moja sława, ani kontakty, które zgromadziłam, nie zrobiłyby na dzikich zwierzętach wrażenia, gdy chciały rozszarpać mi gardło. Wszystkie slogany, które kiedykolwiek umieściłam w swoich mediach społecznościowych, były tylko nadmuchaną bańką, niesprawdzoną przez życie. Dziś wiele z nich chciałabym zmienić, choć wątpię, by ktokolwiek chciał tego słuchać. Moje dzisiejsze hasła nie byłyby trendy, a ludzie nie lubią nudy i prozy życia. Dalej dziennikarz mówi: jako przedstawicielka ruchu feministycznego może się pani czuć dumna. Pokazała pani, że kobiety rządzą, czyż nie? Lew odpowiada: nie uważam, że udowodniłam cokolwiek, co byłoby przypisane do płci. Jedyne, co udowodniłam, to to, że człowiek potrafi się dostosować. Będąc na nieznanym lądzie, zrobiłam rzeczy heroiczne, ale i takie, które w normalnych okolicznościach nazwalibyśmy haniebnymi. Po prostu próbowałam przetrwać, a żadna z płci nie ma patentu na pragnienie życia. Dziennikarz pyta dalej: czyli nie będzie już pani prowadzić swojej fundacji wspierającej kobiety? Lew odpowiada: wie pan, nie uważam, abym musiała głośno krzyczeć, że jestem silną i waleczną kobietą, jeśli życie mnie pokaże, że faktycznie tak jest. Żaden transparent mi nie pomoże. Uważam, że kobieta i mężczyzna są równi co do godności, człowieczeństwa, potencjału, jaki w sobie noszą, i to jest piękne. Jeśli którakolwiek z płci byłaby traktowana jako podnóżek dla drugiej, wówczas owszem, należy walczyć o godność. Natomiast dobrze jest zauważyć granicę, która pokazuje, czy jeszcze walczymy w dobrej sprawie, czy już po prostu chcemy zrobić zamieszanie. Wie pan, kiedy człowiek nie ma co jeść, siedzi w głodzie, cierpieniu i jest zlękniony, nikomu się nie chce zadzierać nosa i udowadniać, kto jest ważniejszy, nim sam zmarł. Lew zawiesiła głos, po czym mówi dalej: uzupełnialiśmy się i wspieraliśmy się jako duet, by przetrwać. Każdy dawał z siebie ile mógł i nikt nie liczył na oklaski. Uzupełnialiśmy się i to rzuciło nowe światło na moją działalność. Jeśli nadal będę prowadzić tę fundację, to chcę to czynić z rozwagą, aby nie przedobrzyć i finalnie nie strzelić sobie w kolano jako kobieta. I pada kolejne pytanie: czy żyjąc tak długo w samotności, nadal popiera pani wyciszającą medytację, którą niegdyś prowadziła pani w formie zajęć? Lew się zastanawia przez dłuższą chwilę, po czym odpowiada: życie na nowym lądzie pokazało mi, czym jest prawdziwe spotkanie siebie. Wyciszenie z pewnością do tego prowadzi, gdy mamy zapiekany dzień i potrzebujemy się zatrzymać, ale dopóki nie zostałam zmuszona do przebywania sam na sam ze sobą przez długi czas, nigdy tak naprawdę nie miałam wglądu w siebie. Traktowałam to zbyt powierzchownie, nawet jeśli brzmiałam wiarygodnie co do tych wszystkich mądrych pouczeń. I na koniec, kiedy dziennikarz pyta, czy Liv chciałaby powiedzieć coś ludziom, którzy ją oglądają, śledzą, którzy jej kibicują, wówczas Liv niemal bez zastanowienia odpowiada: zastanówcie się, komu lub czemu służycie. Karierze, pieniądzom, sławie, zastanówcie się. Bo to wszystko jest niczym, kiedy stajecie oko w oko ze śmiercią. Nie zmarnujcie życia, póki jeszcze je macie. Reporter po odsłuchaniu tych słów decyduje się na jeszcze jedno pytanie: a co dla pani było najważniejsze? Co pani wyniosła dla siebie z tej nietypowej, nazwijmy to w cudzysłowie, przygody? Liv odpowiada: z pewnością muszę przemyśleć kilka poważnych spraw filozoficznych, metafizycznych, duchowych. Chcę wiedzieć, po co żyję i co będzie później, gdy to życie się skończy. Nie wiem, gdzie odkryję prawdę, w którą stronę pójdę, ale wiem, że moim obowiązkiem jako istoty myślącej i rozumnej jest
tej prawdy szukać. A do tej pory żyłam tak, jakbym nigdy nie miała umrzeć. Jakbym sama była panią swojego życia, która decyduje, czy ma ochotę kiedykolwiek umierać. A życie takie nie jest. Ma więcej niespodzianek, niż potrafimy sobie wyobrazić. Po tym wywiadzie zawrzało. Pojawiło się mnóstwo rozmaitych głosów. Niektórzy kpili, niektórzy klaskali, ale te opinie dla Liv nie miały większego znaczenia. One znów tworzyły tylko otoczkę jej zewnętrznego życia. Chcąc nie chcąc, ta otoczka pozwoliła zarobić kobiecie ogromne pieniądze. A tymi pieniędzmi spłaciła dług, czyli wszystkie pieniądze oddała strażnikowi. A ona, gdy skończyła kontrakty z różnymi firmami, gdy wreszcie odzyskała wolność, spakowała się w mały plecak i kupiła lot helikopterem. To był prywatny kurs w kierunku niewielkiej wyspy, na której nie oczekiwała spotkać żadnego człowieka. Jedyna informacja, jaką zostawiła bliskim, była to wiadomość instruktażowa, a właściwie prośba, by równo za rok przysłano po nią helikopter. A wówczas zastanowi się, czy wracać. A zastanowi się dlatego, bo dopiero wtedy będzie wiedziała, czy ma już odpowiedź na wszystkie pytania, które ją nurtowały i czy jest gotowa z odpowiedziami na te pytania żyć w normalnym świecie, na nowych już zasadach, w zgodzie z prawdą, którą pragnęła odkryć, prawdą o sobie, o świecie, o tajemnicy dotyczących sensu istnienia, bycia, wartości, i dla tej prawdy postanowiła kolejny raz wyruszyć. Sama jak palec. Naprzeciwko życiu, które nie jest zamknięte w znanych ramach, przyzwyczajeniach, bezpieczeństwie. I tak właśnie kończy się historia Liv. To jest alternatywne zakończenie serialu pod tytułem Oddychaj i to on stanowił inspirację do tej opowieści. Pewnie wielu z Was wyłapało ten motyw dzisiejszego podcastu już gdzieś tam na początku. A kto nie wyłapał, to zawsze może nadrobić serial. Choć tak jak mówiłam jeszcze przy pierwszym odcinku, dla mnie w wielu momentach serialowi brakowało jakiejś takiej iskry, pazura. I dlatego też stał się dobrym motywem do nagrania odcinka, żeby go trochę ubarwić. W każdym razie, nie przedłużając, dodam tylko, że następny odcinek oczywiście będzie z cyklu niemedialny i już Was na ten odcinek serdecznie zapraszam. Tymczasem bardzo się cieszę, że byliście, że odsłuchaliście jeden i drugi odcinek. Oczywiście, jak zawsze, łapiemy się w komentarzach, w wiadomościach, jest Was coraz więcej, więc ta aktywność się też wzmaga w komentarzach, w rozmowach i to jest genialne. W każdym razie bardzo, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy ciepło i łapiemy się w sieci.